Do 4 kwietnia miasto czeka na oferty w przetargu na rewitalizację placu Metziga i Nowego Rynku. Te zdjęcia już niedługo przejdą do historii, bo centrum Leszna stanie się placem długo oczekiwanej budowy. Obydwa place umiejscowione są w historycznym zespole urbanistycznym Leszna i objęte są ochroną konserwatorską. Nowy Rynek ma stać się nowoczesnym placem targowym, przystosowanym do handlu całorocznego. Będą więc i pawilony, i teren zadaszony. Do dyspozycji handlujących będzie też węzeł sanitarny. Nawierzchnia ma być wykonana z płyt granitowych. Przebudowie ulegną także ulice przyległe do Nowego Rynku. Na placu Metziga zrewitalizowana zostanie zieleń, chodniki i mała architektura. Oceniając oferty, komisja przetargowa będzie brała pod uwagę gwarancję jakości 40 punktów oraz cenę 60 punktów. Inwestycja ma być finansowana z Polskiego Ładu. Leszno przeznaczyło na ten cel ponad 26 milionów złotych.